wakacje nie ma miejsca na nudę, a na pewno nie w łasku. To doskonała okazja do zabawy i aktywnego spędzania wolnego czasu. Oferta dla dzieci i młodzieży jest atrakcyjna, a placówki już przyciągają chętnych. Program Aktywne Wakacje jest dofinansowany z budżetu gminy Łask. W ofercie wakacyjnej Łaskiego Domu Kultury nie może zabraknąć różnorodnych aktywności. Każdy dzień to zupełnie nowe i ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy do skorzystania z oferty wakacyjnych warsztatów. W trakcie wakacji, jak co roku zresztą, organizujemy warsztaty w takich czterogodzinnych cyklach codziennie. Przez 2 godziny są to zajęcia ogólne, takie zabawowe, rozrywkowe, animacyjne. Przez kolejne 2 godziny to są zajęcia ze specjalistami, z instruktorami, którzy specjalizują się w jakiejś dziedzinie. Dzieciaki nauczyły się świetnej piosenki, takiej ludowej. Oczywiście staramy się przemycać bardzo dużo takich walorów edukacyjnych w trakcie naszych warsztatów. Dzieciaki będą miały okazję pooglądać skarbiec w naszej kolegiacie. Myślę, że to jest fantastyczna sprawa, bo nie każdy ma tam tak naprawdę dostęp. Będzie to zwiedzanie z przewodnikiem, także jakby walor edukacyjny tutaj mamy na pewno bardzo, bardzo poważny. Będziemy obchodzić Dzień Chodzenia do Szkoły Inną Drogą. Myślę, że to może troszkę dziwnie brzmieć, bo przecież są wakacje, natomiast warto przepróbować takie ekstremalne sporty na sucho. Jak tylko pogoda pozwala, czyli nie ma zbyt dużego upału, bo tutaj w tą stronę w tym roku aura poszła, to wychodzimy do naszego pięknego ogrodu i mieliśmy na przykład dzień bikini, gdzie dzieciaki miały możliwość polewać się wodą, rzucać balonami z wodą, te, które miały w dyspozycji w domu jakieś pistolety na wodę, armatki wodne i to był naprawdę szał, myślę, że było nas słychać w całym mieście. W większości dzieciaki zapisują się na cały miesiąc tak naprawdę. Są to zajęcia z bezpłatnym wstępem. Od 15 lipca uruchamiamy zapisy, można się zgłosić telefonicznie. Na pewno trzeba wypełnić odpowiednią kartę zgłoszenia, ponieważ tutaj dane kontaktowe musimy posiadać. Kilka miejsc jeszcze zostało, także zapraszamy. Są bardzo fajne, nie są tylko tak dla dzieci takich bardzo małych, w ogóle dla wszystkich dzieci w ogóle w różnym wieku. Robiliśmy takie jakby slajmy, właśnie nauczyliśmy się takiej piosenki też. Pan grał właśnie na pianinie, nauczył nas tej piosenki. Fajnie, tu jest, można właśnie niektórych kolegów, może załóżmy z klasy zaprosić, żeby też sobie też z kimś pogadać załóżmy. Fajnie, dzięki temu jest. Fajnie można spędzić czas, jak ktoś załóżmy nie chce się nudzić w domu, to może właśnie tutaj sobie przyjechać i się zapisać. Filia dla dzieci Biblioteki Publicznej w Łasku zaprasza od sierpnia na Bibliowakacje 2021. Będą to spotkania dla dzieci i młodzieży z mnóstwem zajęć i atrakcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 13. Ponadto przez całe wakacje filia dla dzieci zaprasza do bezpłatnego wypożyczania gier planszowych. Cały sierpień od początku mamy tutaj w czytelni kreatywne zajęcia. W każdym tygodniu jest coś innego i w każdym tygodniu jakaś taka większa atrakcja, większa wycieczka. Lista już jest otwarta, już mamy sporo uczestników. Trzeba do nas podejść, wypełnić taką deklarację, zgodę uczestnictwa, w które dni pasuje, żeby dziecko uczestniczyło i działamy. Są tutaj przeróżne prace manualne, kreatywne, pobudzające wyobraźnię, antystresowe i w każdym tygodniu jest taka większa jakaś wycieczka tutaj na terenie Łasku. Na przykład do kina, czy tutaj będzie taka gra terenowa po Łasku, ale jeszcze oprócz tego będzie wycieczka do skansenu lokomotyw w Karsznicach i na lotnisko w Teodorach. Będziemy na pewno pracować z modeliną, z włóczką, będziemy tworzyć do teatrzyku różne postaci, tak, marionetki, kukiełki. Będziemy z koralików pysla układać różne wzory, potem z tego magnesy jakieś będą powstawać albo breloki. Serdecznie zapraszamy, to będą grupy już od 6 lat można zapisywać dziecko, jeżeli jest takie samodzielne i spokojnie sobie radzi, no tak do 16 lat. Dla wszystkich chętnych, aktywnie spędzających wolny czas, Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku udostępniło swoje obiekty i planuje 2 imprezy plenerowe. W okresie wakacji wszystkie obiekty Centrum Sportu i Rekreacji są dostępne dla mieszkańców Łasku, naszej gminy oraz przyjezdnych gości. I tak, kąpielisko miejskie,
które jest ogólnie dostępne i bezpłatne, jest codziennie dozorowane przez ratowników WOP od godziny 11 do godziny 18. Pływalnia kryta również jest dostępna przez całe wakacje, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 21 i w weekendy od godziny 9 do godziny 16. Mamy jeszcze obiekty inne, które są ogólnodostępne, takie jak skatepark i siłownie plenerowe, no i oczywiście orliki, które wiadomo w okresie wakacji cieszą się największą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Tam po prostu aktywnie spędzają wolny czas podczas wakacji. I dlatego właśnie na orlikach zawsze mamy ofertę dla dzieci i młodzieży, taką największą. I w tym roku przygotowaliśmy jak zwykle turnieje dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej, piłce w streetballu, w piłce siatkowej, w piłce plażowej, ale również przygotowaliśmy dwie duże imprezy plenerowe, które w tym roku są pod hasłem Letnie Wibracje. Będą to imprezy plenerowe tematyczne. Podczas tych imprez będą zajęcia dydaktyczne, warsztaty tematyczne. Będzie to przeplatane grami i zabawami ruchowymi dla dzieci. Oczywiście wszystko w pięknej oprawie tematycznej. Jedna impreza jest hip-hopowa, a druga impreza jest ekologiczna. Dzieci podczas tych imprez otrzymają pamiątkowe dyplomy. Na pewno będzie wesoło i kolorowo, dlatego już dziś zapraszam na obie te imprezy. Pierwsza odbędzie się 21 lipca na Orliku w Kolumnie od godziny 15, a druga 28 lipca na Orliku w Łasku również od godziny 16. Serdecznie zapraszam dzieci z rodzicami oraz młodzież. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy o zapoznanie się z dokładnymi informacjami na naszej stronie internetowej, bądź też na stronie Łaskiego Samorządu. A jeśli chodzi o zajęcia na orlikach, wszelkie turnieje, to jest bezpośrednia informacja u instruktorów na orliku.